Jerry, zgadnij, ile ten poleci. Tamto coś. Ile to poleci? 140. Tutaj Mikołaj jeździł taką. Serio, rwie, tutaj wiesz, dasz normalnie gazu, nie? I normalnie pójść z czego to się zgasie, tutaj musisz energicznie ruszyć. A jak siedzisz i się złożysz, to tutaj masz głowę. No. A tu i nos ci tu wystaje. Ten z kasku, tak. Ma ten twój kolega jeszcze ten kask? No kask jest. A ile chcą za niego? 500? A macie bliski kontakt z tym kolegą? Tak zamiedzą, czy jakoś trzeba, tak? Chyba ani razu nie zamknięta. Nawet pisze 160, no. For speed. I tak jedzie. Ale wiesz co, tu możesz, Tomek, no, postaw nogi na. Tak musisz jechać. Czekaj. Aha, o kurde, właśnie. No możesz, bo on się nie przewróci. No i tu mam nogę, nie? No. I tak jest. Ale patrz, ale szybkę. Patrz, ale nos ci wystaje za szybkę. No i, czekaj. No ideal. O, i wycieraczkę mam. Kupiłem ledwo. Co się stało? No, taka psuja jest. Z Mikołaja. To się sklei jakoś. No, tak. No, na super glue. Na super glue sobie skleisz, będzie git. Mikołaj, a kiedy wy do mnie na super enduro przyjedziecie? Na enduro jakieś coś po latach. Na enduro? No. Dawid musi KTM-a zrobić, nie? No. I na, we dwóch przyjedziecie jednym? Wiesz co, nie. W sensie ja albo przyjadę 600, albo sobie przyczepkę ogarnię, bo Passat może haka mieć, nie? Jerry, to którego kupujemy? Tak dla wszystkich? Zrzuta i jakiego? Takiego, żeby wszyscy jechali, jeździli. Ale we czterech? Każdy z osobna. Coś takiego. Duże te kaski, kurde, to eskę chyba musiałbym wziąć, bo cały czas kręcę głową. Bierz eskę. Eskę weź. No, kręcę. Eskę. No bo pianki, styropiano będzie. No. Ciekawe, gdzie ja tu eskę znaleźć. Ja musiałem eski poszukać. Eskę? No. Ten jest fajny, ten ma fajne malowanie. Który? Ten szary. Aha. No, ciekawe. Proszę bardzo, tu eseczkę sobie przymierz. A ja szukam. 1300 gramów. I tak lżejszy od mojego, nie? Mój waży 1500. O, zawsze coś. O, SK to już. O, to już ciasno wejdzie. A nos ci nie wystaje? Pokaż, odwróć się tak na bok. To trochę wystaje. Ty. Trochę wystaje? Trochę wystaje, no. No, może nie wystaje. Jak ci tak bardzo wystaje, to kask jest dobry. Tak, to wtedy tak. Słuchaj! Mikołaj, chodź zobacz. Zobacz. To tu. Dawid. Bo to masz taki wyznacznik, że wiesz, nie może tak być, nie? Test robimy, czy... Na zlocie motobandy to kazali mi zapinać w rękawicach kuchennych. Tak. A dlaczego? No bo był taki challenge był taki, nie? Aha. Jeżeli komuś się uda, to dostanie było jakieś nagrodę albo coś. Albo no spoko, nawet w alkogoglach, czyli w promila przepychałem pitbike'a tyłem. No, jeszcze mam film gdzieś. No i nie pokazuj lepiej. Była gleba. No była na końcu. Nie zapinaj tego już na zaczask. Ja lubię jak tak dynda. No ten jest dobry, ty. To już wiesz teraz. Aerox, tylko pamiętaj, jak weźmiesz inny kask, to no. Jest inna rozmiarówka. Ja wiem. No, czyli musisz celować... Skorupa, nie? Jak to było? No, w najdroższy. Ile ten kosztuje? A nawet nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem, czy jest gdzieś jest cena, może w środku. A bogaci to nie liczą, nie? Chodźcie, zobaczymy, co Kuba robi, bo on się przymierza chyba do tego ściga, wiesz? Kurde, powiem ci. Ścigaczem w terenie! Ścigaczem w terenie? A słuchaj, a coś ci się... Weź zrób pozycję taką na ścigacza. No. I teraz przypuśćmy, w zakręt wchodzisz. Powiedz, jak byś wszedł w zakręt? Chodzi o kierownicę. No weź, spróbuj wejść w zakręt. Pozycja, no o, dobrze, tak. Dobrze. I teraz, jak ty się pochylasz w tą stronę, ale weź, trzymaj kierownicę, trzymaj. I teraz pochyl się w tą, a pochyl się w drugą.
Ale patrz, patrz, już to widać. I co się dzieje z kierownicą? Patrz, pochyl się i patrz cały czas na kierownicę, co się dzieje. Co się dzieje? Ona się w drugą stronę odwija. Czaisz? Nie skręcasz w ścigaczu kierownicą. Tylko przy wolnej jeździe. Na parkingu. Ale jak już jedziesz, masz 20-30 na godzinę, nie? No to zrób pozycję. I no, skręcaj w prawo. Jak skręcasz w prawo, koło ci się przekręca lekko w lewo. Widzisz to? Teraz w drugą stronę. Widzisz to? Czujesz? Bo to... Tak, tym ciałem pchasz. Tą manetką właśnie napychasz na nią, a jak schodzisz no, po prostu... No, i ty jak się pochylasz, no jeszcze raz zrób. To tak, o, rozumiesz? O, tak. Odpalimy go? Nie. Chcesz się przejechać tu koło sklepu? Na tych slikach? Co? No nie wiem. Może się pan zgodzi, co? Zapytamy? Ale on nabiegł. Ścigacz w terenie, nie? No taką oponkę dopasujesz. Patrz. Na tył. I jedziesz. I no to jest na przód chyba. To jest na przód. No. Ty co, coś masz jednak do tych ścigaczy, co? Chyba kiedyś kupisz sobie ścigacza, co? No, nie wiem. Nie wiesz? O, mam komplet. Patrz, Kuba, komplet znalazłem ci w teren. No. Będziesz miał komplet cały. Na tył i na przód. Ścigacz w terenie. Aha, on jest... To nara. A jeszcze patrz, rzecz. No. Bo ja bym myślał inną zabawkę. Jaką zabawkę masz? Pokazuj. Oły, ale uważaj, nie to jeśli chce je przymierzyć, to musimy wyciągnąć. One są tylko tak na tych stojaczkach. No, tak. Tego rowerka, poleci na pełnej. Polecisz na pełnej w uragan Katrinie? A to jest elektryk. Tak, to jest elektryk. Kuba, to jest elektryk. No jakoś nie jedzie sam. Jak nie? No widzę, że jedzie. Dobra, Kuba, mówię. Masz rękawiczki tu, grube. A mówię, że ci paluchy ostatnio zmarzły. Gdzie? No tu są grubsze. Widzisz, takie z tym są. Klikasz ten przycisk? Pod drugą też na pewno. Nie zaraz. Dwie. Bo ci powiem pomóc. Co, działa? Czekaj, zaraz spróbujemy, żeby działało. Odwróć. Nie wiem, to ja się odsunę, bo jak ten ruszy tym elektrykiem, to... No, powoli. Powoli, Kuba. Nie. Chyba, żebyś z kapcie nie wyskoczył. No. Chodźcie, panie. No widzisz, Kuba się jeździ. Cieszy. Kuba się cieszy. Ty to może na gwiazdkę, Kuba. Na wrotka. Do szkoły będzie jeździł. Do szkoły. Na gwiazdkę trzeba kupić. A kupisz mi? A ile to kosztuje? Ale on nie tyle, co nic. Nie za mały. Jak za mały? Nie, skarbonki dzisiaj nie zabrałeś. Skarbonka gdzie? A skarbonka gdzie, Kuba? No to ci oddam w domu. Kiedyś ci odda. Na koło daje? O, X. To z rękawiczkami jak z kaskiem też trzeba przymierzyć. Znaczy ja wiem, że mam X. Lecę, lecę! Kurde, czy to... A, dobra, nie będę tego odrywał. Mówię wam, sprawdź sobie rękawiczki. Ale dymy. Ciasno wchodzi. Strasznie. No zawsze ciasno wchodzą, wiesz? Bo muszą być dopasowane. No. No się pobiją o tego elektryka. Wpadł w oko, co? Wpadł w oko, nie? Ale chyba nie daje. Mały, ale wariat. Chyba nie daje mocno ognia, nie? No ale szkoda, że tu rury nie ma. Jakiej rury? Dechowej. No to... to jest elektryk. A taką baterię większą dwali. No. I ty pobijesz tam. Bym śmigał do szkoły, bym śmigał. Przypinał. Fajne, bym nie? Sobie, tu bym sobie przypinał i plecasz? Bym śmigał tego. A nie, przypinał, żeby ci nie ukradli. I po szkole byś mógł jeździć, nie? I do szkoły. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro.
Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Ej.